Najlepsze portfele kryptowalutowe w 2023 roku. Na co zwrócić uwagę? Jakie są wady? Jakie zalety poszczególnych portfeli, które możemy znaleźć na rynku krypto? To właśnie o tym porozmawiamy sobie w tym nagraniu. Zaczynajmy. Ale na początku tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Kryptopodróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. Dodatkowo nadmienię, że pod tym nagraniem znajdziesz linki do moich ulubionych giełd, ulubionych portfeli, zresztą portfeli, które również będę omawiał w tym nagraniu, tak więc śmiało możesz traktować to jako reklamę. Zaczynajmy. Jak już zapewne wiesz, kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ethereum i tysiące innych kryptowalut i tokenów nie mogą być przechowywane jak zwykła gotówka. Te aktywa, które znajdują się na blockchainie, wymagają specjalnych narzędzi do przechowywania zwanych portfelami kryptowalut. Portfel kryptowalut to nic innego jak oprogramowanie lub też sprzęt, który pomaga w integracji z blockchainem i to właśnie dzięki niemu możemy zarządzać naszymi kryptowalutami, monitorować, a czasami nawet nimi handlować. Niestety większość początkujących osób na rynku kryptowalut nie zdaje sobie sprawy z ryzyka, jakie wiąże się z trzymaniem swoich kryptowalut na giełdach, na których je zakupiło i jest to bez wątpienia ogromny błąd, którego powinniśmy się wystrzegać od początku naszej przygody z tym rynkiem, zgodnie z zasadą nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. Giełdy kryptowalut powinniśmy traktować jak kantor, do którego przychodzimy na zakupy lub też wymianę naszych coinów, a następnie powinniśmy z nimi wrócić do domu i przechowywać bezpiecznie w sejfie, czyli naszym portfelu, do kryptowalut. Podstawową funkcją portfela kryptowalutowego jest przechowywanie, wysyłanie i odbieranie kryptowalut, natomiast niektóre z nich pozwalają użytkownikom kupować, sprzedawać krypto, przechowywać NFT i stejkować kryptowaluty. Warto wiedzieć, że istnieją dwie główne kategorie portfeli kryptograficznych, tak zwane portfele gorące, chyba najlepsze dla początkujących osób na tym rynku. Przykład takiego portfela to Trust Wallet, Exodus, MetaMask czy też Kepl. Ten rodzaj portfela zapewnia wygodę i szybki dostęp do naszych kryptowalut, natomiast nie daje nam tak dużego poziomu bezpieczeństwa jak portfele sprzętowe. I to jest właśnie drugi rodzaj portfeli, zwane również cold walletami. Są one uważane za najbezpieczniejsze, ponieważ przechowują klucze prywatne w trybie offline, z daleka od internetu. I to właśnie inwestorzy z większą ilością aktywów, o większej wartości, jak i ci, którzy na rynku działają dłużej, preferują portfele typu cold wallets, ponieważ zapewniają one maksymalne bezpieczeństwo i pod tym względem są bezkonkurencyjne w porównaniu do gorących portfeli. Ogólnie rzecz biorąc, najważniejszą rzeczą dla każdego inwestora na rynku krypto jest bezpieczne przechowywanie swoich kluczy prywatnych, niezależnie od tego, czy korzysta z gorącego, czy też zimnego portfela. Konieczne jest również, aby trzymać się z dala od witryn, które proszą o klucze prywatne z powodu ataków phishingowych. Pamiętaj, nigdy nikomu swoich kluczy prywatnych frazy SIC nie podawaj. Jest to kolejna złota zasada na rynku kryptowalut. Przygotowałem dla Was porównanie najlepszych portfeli sprzętowych, jakie możemy znaleźć na rynku w 2023 roku. O większości z nich mówiłem już na kanale, znajdziesz tutorial od A do Z do każdego z nich. I aby ułatwić sprawę, linki do filmów zostawię Ci w opisie tego nagrania, abyś mogła wrócić do nich w wolnej chwili. Tak naprawdę to, jaki portfel wybieramy, zależy tylko i wyłącznie od naszych indywidualnych preferencji, ponieważ każdy portfel kryptograficzny ma swoje wady i zalety, które należy poznać przed jego wyborem. Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, na pewno obejmują bezpieczeństwo, dostępność, stosunek ceny do jakości, łatwość konfiguracji, jak również ilość obsługiwanych blockchainów, a co za tym idzie, ilość kryptowalut, tokenów, które na takim portfelu możemy przechowywać. Tak więc zawsze przed zakupem sprawdź, czy na takim portfelu znajdują się tokeny, na których bezpieczeństwie zależy Ci najbardziej, bo trzeba pamiętać, że nie wszystkie aktywa możemy na takich portfelach przechowywać. Warto również zwrócić uwagę, czy na takim portfelu możemy przykładowo przechowywać NFT, czy możliwe jest stejkowanie kryptowalut, czy możemy się nim łączyć z Web3, czyli na przykład z DEXami, a niektórym osobom może również zależeć na kupnie i sprzedaży krypto za pomocą takiego portfela, więc na to również takie osoby powinny zwrócić uwagę. Jeszcze zanim porównamy sobie wybrane portfele oraz omówimy ich wady oraz zalety, mam kilka bardzo ważnych wskazówek dla użytkowników portfeli krypto. Po pierwsze, porównaj i wybierz najlepszy rodzaj portfela dla swoich potrzeb. Nie patrz na to, co preferuje osoba XY, bo taki portfel przede wszystkim ma służyć właśnie Tobie. Po drugie, nigdy nie loguj się do portfela za pomocą publicznego internetu, czyli nie robimy tego w kafejkach internetowych. Nie wiem, czy w ogóle takowe jeszcze istnieją, no ale chodzi mi o miejsca typu galerie handlowe, restauracje, dworce itd. I tak dalej. Pamiętaj o tym, aby utworzyć kilka kopii frazy SIC i przechowywać je osobno, w bezpiecznym miejscu, zawsze, ale to zawsze offline. Nie trzymamy takich słów na swoim komputerze, który jest podłączony do internetu. Broń Boże, nie robimy żadnych zdjęć, które trzymamy w telefonie. No bo jeżeli ktoś uzyska dostęp do takich słów, to tak jakbyśmy mu oddali nasze kryptowaluty i powiedzieli, rób z nimi co tylko chcesz. Również należy pamiętać o tym, aby nigdy nie wpisywać frazy SIC na stronie internetowej. Tak samo obsługa klienta na wszelakich stronach, z których korzystamy, nigdy nie poprosi o Twoje SIC. Każdy, kto o nie poprosi, jest na 100%
oszustem. No i na koniec zawsze dwukrotnie i nawet trzykrotnie sprawdzaj adres swojego portfela przed dokonaniem transakcji, ponieważ nieprawidłowy adres może doprowadzić do utraty środków na zawsze. Jeżeli będziesz pamiętał o tych 6 podstawowych zasadach najważniejszych, to twoje bezpieczeństwo moim przynajmniej zdaniem skoczy na pewno na wyższy level. W zasadzie jak teraz patrzę tutaj do tych zasad, mógłbym jeszcze jedną dodać. Jak już wybierzesz swój ulubiony, najlepszy twoim zdaniem portfel kryptowalutowy, to jego zakupu dokonaj na oficjalnej stronie u producenta. Nigdy nie rób tego od osób trzecich, czy to na jakichś stronach typu Allegro, eBay, bo niestety istnieje ryzyko, że trafisz na oszusta, który podeśle ci używany portfel, ale używany w ten sposób, że uzyska on po prostu dostęp do słów seeds, a co za tym idzie i do twoich kryptowalut. Te słowa kieruję zwłaszcza do osób nowych na rynku, które mogą stać przed pokusą wybrania tańszej opcji na rynku właśnie od osób trzecich. No a teraz przejdźmy już do omówienia portfeli i zaczniemy sobie od portfela Ledger Nano X. Od razu chciałbym powiedzieć na wstępie, że wszystkie portfele, które tutaj zobaczycie, będą to portfele w tej droższej wersji, bardziej ekskluzywnej, aby to porównanie dostępnych portfeli na rynku kryptowalut było najbardziej jak to tylko możliwe. Obiektywne. No i właśnie portfel Ledger Nano X możemy zakupić za 686 zł. Oczywiście należy pamiętać o tym, że firma Ledger ma również tańszą wersję Ledger Nano S Plus, którą możemy zakupić za 356 zł. I tutaj dla Was taki tip, jeżeli polujecie na jakiś portfel, jeżeli wybraliście już ten najlepszy dla siebie, to zawsze moim zdaniem warto poczekać na promocję, która często pojawia się na różnego rodzaju stronach, które będziemy tutaj omawiać. W tym przypadku zobaczcie, firma Ledger ma promocję 30% taniej na kolorowe Ledgery, czyli przykładowo Ledger Nano X czy też Nano S Plus możemy kupić 30% taniej od tej tutaj bazowej ceny. Pełny tutorial od A do Z portfela Nano X znajdziesz w górnym prawym rogu, więc myślę, że przed podjęciem decyzji warto sobie ten film zobaczyć. Natomiast wracając do mojej prezentacji, kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w mojej opinii, jest to ilość kryptowalut i tokenów, które możemy na takim portfelu trzymać. W tym przypadku, w przypadku portfela Ledger Nano X jest to ponad 5500 na tą chwilę różnych asetów, jak również możliwość zainstalowania do 100 aplikacji na takim sprzęcie. I tutaj kolejny tip, zawsze zanim wybierzesz portfel, wejdź sobie na oficjalną stronę producenta portfela, sprawdź jakie tokeny na nim się znajdują, jakie kryptowaluty możesz tutaj przechowywać, aby tak jak wspomniałem mieć pewność, że kryptowaluta czy też token, który chcesz bezpiecznie przechowywać, można przesłać na wybrany przez nas sprzęt. Dodatkowo jeżeli dany portfel, dany sprzęt umożliwia nam różnego rodzaju dodatkowe opcje, mamy to wyszczególnione również w tym miejscu, czyli możliwość zakupu danej kryptowaluty za zmiany na inną. Oczywiście wysyłanie i odbieranie, no to jest podstawa, ale również opcja staking. Za chwilę do tego jeszcze przejdziemy. Kolejna, trzecia bardzo ważna rzecz, na którą zawsze warto zwrócić uwagę, oprócz ceny oraz kryptowalut, które możemy na takim sprzęcie przechowywać, jest oczywiście bezpieczeństwo. I tutaj wybrałem skalę od 1 do 5, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Jeszcze do niedawna byłoby tutaj 5 na 5. Natomiast biorąc pod uwagę to, że oprogramowanie Ledgera nie jest open source, nie mamy do niego wglądu oraz to, co wydarzyło się jakiś czas temu odnośnie proponowanej opcji przechowywania dla użytkowników kluczy prywatnych, no to dla wielu to bezpieczeństwo troszeczkę spadło, również dla mnie o te pół punktu. Dlatego właśnie podałem tutaj 4 z plusem. Oczywiście firma Ledger wycofała się z tego pomysłu. Mało tego, mówi się o tym, aby to oprogramowanie z czasem było jednak dostępne publicznie, aczkolwiek sam portfel jest na wysokim poziomie. Certyfikat CC EALY 5+. No i system operacyjny, który jak wspomniałem nie jest co prawda open source, natomiast jak do tej pory nie było z nim żadnych problemów. Przejdźmy sobie teraz do plusów i minusów portfela Ledger Nano X. Na pewno im plus jest to duża ilość coinów, tak jak wspomniałem ponad 5500, możliwość instalacji do 100 aplikacji, bezpieczeństwo, czyli chip CC EALY 5+, możliwość stakingu oraz trzymania NFT na takim portfelu. Jest to opcja bardzo ważna dla większości użytkowników kryptowalut, aby mieli możliwość oddelegowania swoich krypto do stakingu i w międzyczasie, jak czekają na ewentualne wzrosty, większe profity, możliwość ich pomnażania. Ogromnym plusem jest oczywiście aplikacja Ledger Live, którą możemy zainstalować zarówno na komputer, jak i na telefon. No i w tym akurat modelu Bluetooth, czyli nie musimy łączyć się naszym telefonem żadnym kablem. Wystarczy, że mamy go pod ręką oraz aplikację na nasz telefon i możemy bez problemu zarządzać naszymi kryptowalutami. Jest tutaj oczywiście wbudowana bateria, no ale o tym więcej mówiłem w nagraniu, które znajduje się w górnym rogu, więc w wolnej chwili sobie do niego wróć, aby jeszcze więcej dowiedzieć się o tym portfelu. Jeżeli chodzi o minus, to na pewno brak ekranu dotykowego. Natomiast to, co jest w tym przypadku minusem dla innych, może być plusem, ponieważ dzięki temu, że nie mamy takiego ekranu, portfel jest stosunkowo mały, podręczny, łatwo go schować. No ale myślę, że można pociągnąć to pod minusy, czyli brak takiego ekranu. Dalej, kod nie jest open source, czyli nie jest dostępny, nie mamy do niego wglądu jako użytkownicy. No i na pewno wysoka cena, bo 686 zł jest to dość sporo, zwłaszcza dla nowych osób, które dopiero zaczynają przygodę z kryptowalutami. Tak jak wspomniałem, mamy możliwość wybrać tańszą wersję, no ale na pewno warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy jednym a drugim przed dokonaniem wyboru. Kolejny portfel, który chciałbym Wam pokazać, jest to Trezor Model
Cena to aż 979 zł. I tutaj firma Trezor również udostępnia dwa modele, tańszy oraz droższy. W tym przypadku model Trezor One wyceniany jest na 69 euro. Tak więc mamy możliwość wybrać między jednym a drugim. Natomiast ten tańszy model nie ma ekranu dotykowego. W przypadku tego droższego taki ekran już mamy. Przechowywać na tym portfelu możemy na ten moment ponad 1456 kryptowalut i tokenów. Pełną listę oczywiście znajdziecie na oficjalnej stronie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w mojej ocenie jest jedno z najwyższych na rynku. Dałem tutaj 5 na 5, ponieważ oprócz wysokich standardów tego portfela mamy tutaj również coś takiego jak Shamir Backup, czyli mówiąc krótko możliwość podzielenia naszej frazy seeds na kilka części i nawet jeżeli utracimy jedną z nich, to nic złego się nie wydarzy, wciąż będziemy mieli dostęp do naszego portfela lub przykładowo jeżeli jakaś osoba uzyska dostęp do takiej frazy seeds, jednej jej części, również nic z nią nie zrobi. Taką frazę możemy podzielić nawet na 16 części i wybrać ile z tych części jest potrzebne, aby przywrócić nasz portfel w razie utraty do niego dostępu. Czyli przykładowo, jeżeli zgubimy część z nich lub część zostanie skradziona, to wciąż taki dostęp do portfela będziemy mieli, bo przykładowo zaznaczymy sobie, że chcemy, aby 3 z nich wystarczyły, aby taki portfel przywrócić. Tak w skrócie właśnie wygląda Shamir Backup, więc w mojej ocenie bezpieczeństwo na poziomie 5 punktów jest tutaj zasadne. No i teraz przejdźmy do plusów i minusów tego portfela. Na pewno im plus jest to, że mamy wgląd do oprogramowania, jest on open source, ekran mamy dotykowy, dwa standardy Seeds Backup, to o czym już sobie porozmawialiśmy, no i możliwość integracji Web3, podobnie jak w przypadku portfela Ledger. Minusy, mała ilość coinów w porównaniu do innych portfeli, co zresztą zobaczycie za chwilę, brak opcji stakingu i przechowywania NFT. Mam tu oczywiście na myśli brak takiej opcji w samej aplikacji, która nawiguje naszym portfelem Trezor, bo trzeba pamiętać o tym, że łącząc taki portfel przykładowo z portfelem gorącym Exodus i integrując go z Web3 mamy możliwość oczywiście stake'ować coiny, czy też przeglądać nasze tokeny NFT na tym portfelu, no ale wymaga to już troszeczkę więcej zachodu i większych umiejętności na pewno. Wysoka cena, ogromny minus, ponad 970 zł, decydując się oczywiście na ten najlepszy model, czyli Trezor model T, no i brak Bluetooth, tutaj musimy cały czas łączyć się za pomocą kabla, a przy tej cenie, w mojej ocenie, taka opcja powinna już tutaj występować. Kolejny portfel, który chcę Wam pokazać, jest to Elipal Titan. Cena to 578 zł, przynajmniej przy obecnym kursie jest to dokładnie 139 dolarów. Oczywiście producent tego portfela ma również jego tańszą wersję, czyli Elipal Titan Mini za 79 dolarów. Tak więc tutaj również przed wyborem możemy sobie porównać oba portfele, bo możliwe, że wystarczy Wam ta tańsza wersja, jeżeli właśnie na portfel Elipal byście się decydowali. Ponad 10 tysięcy kryptowalut i tokenów możemy przechowywać na tym portfelu. 52 blockchainy, jest to na pewno ogromny plus. Bezpieczeństwo w mojej ocenie 5 na 5 i ma na to wpływ m.in. aktualizacja oprogramowania, które jest przeprowadzana w trybie offline, tryb autodestrukcji, czyli przykładowo jeżeli ktoś przejąłby taki portfel i chciałby zacząć coś w nim grzebać, aby w inny sposób uzyskać informacje, które się tam znajdują, to taki portfel automatycznie ulegnie autozniszczeniu, to jest fajna opcja. No ale więcej o tym mówiłem w filmie, który znajduje się w górnym prawym rogu, więc możecie sobie do niego w wolnej chwili wrócić, aby o tym posłuchać. No i teraz plusy i minusy tego portfela. In plus, tak jak i w przypadku dwóch poprzednich portfeli, oprogramowanie open source, duży, ogromny ekran dotykowy, duża, ogromna ilość coinów. Dzięki temu, że portfel jest zintegrowany z ponad 50 blockchainami, możliwość stakingu oraz przechowywania NFT. No i coś, co nie mają inne portfele, kamera HD do skanowania kodów QR, jest to na pewno in plus. Jeżeli chodzi o minusy, 12 słów seeds, co dla wielu osób jest małą ilością, bo jak wiemy możemy wybrać opcje 16, 24 czy nawet więcej w przypadku innych portfeli. Tak więc myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że jest to in minus. No i na pewno wysoka cena, ponad 578 zł, natomiast w porównaniu do poprzednich jest trochę lub nawet dużo tańszy. Kolejny portfel Tangem, jego cena to tylko 228 zł i jest to ta droższa opcja, w której dostajemy 3 karty, bo możemy również wybrać opcję tańszą z dwoma kartami, wówczas zapłacimy 43 dolary. No a jeszcze korzystając z różnych kodów, które daje Wam zniżkę 10% na ten portfel, no to wychodzi to jeszcze taniej. Ponad 6000 kryptowalut i tokenów możemy na takim portfelu przechowywać. Ilość blockchainów również spora, ponad 34 i każdego dnia dochodzą nowe, z tego co widziałem na Twitterze. Ostatnio dodali Cosmos, Terra oraz Kronos, także na bieżąco jest to update'owane. To jest na pewno ogromny plus. No i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj dałem 4 na 5 i już Wam tłumaczę dlaczego. Wprawdzie portfel spełnia najwyższe standardy EAL6+. Sam portfel, czyli ta karta, która wygląda jak karta kredytowa czy też debetowa, jest odporna na różnego rodzaju zniszczenia. Nie łączymy się tutaj w żaden sposób z internetem za pomocą kabli. System jest open source. Natomiast jak wiecie już z filmu, który znajduje się w górnym prawym rogu, jeżeli go widzieliście, to my w przypadku tego portfela nie dostajemy frazy seeds. Dla jednych będzie to plus, ponieważ nawet jeżeli ktoś znajdzie taką kartę, to nie uzyska dostępu do naszego portfela, w przeciwieństwie do frazy seeds, którą jeżeli ktoś przechwyci, to będzie do słowa, to będzie mógł taki portfel niestety przechwycić. I jeszcze kilka dni temu podpiąłbym brak frazy seeds pod plusy, natomiast widziałem dużo komentarzy pod filmem, w których wskazywaliście właśnie brak frazy
SIDS jako minus. No ale jeszcze raz zacznijmy od plusów. Oprogramowanie open source, tak jak już wspomniałem. Aplikacja na telefon, ogromny plus. Duża ilość coinów, ponad 6000. Integracja Web3. Niska, bardzo niska cena, ponad 50% taniej w porównaniu do poprzednich, które omawialiśmy. No i bardzo łatwy w użyciu. Minusy, tak jak wspomniałem, brak frazy SIDS, czyli w razie utraty karty tracimy dostęp do naszego portfela. No i brak opcji stakingu oraz przechowywania NFT, na pewno in minus. I ostatni portfel, który chciałbym omówić, jest to Kipki. Jego cena to trochę ponad 200 zł, dokładnie 49 dolarów. Tutaj również macie różnego rodzaju kody, znajdziecie w opisie nagrania, dzięki którym ta cena może być jeszcze niższa. Jeżeli chodzi o ilość przechowywanych kryptowalut na tym portfelu, to jest ponad 7200 na 348 blockchainach, czyli tutaj mamy chyba lidera pod tym względem. Jest to ogromny, ogromny plus. No a jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, dla mnie 5 na 5. Nie znalazłem tutaj żadnej wady, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na tym portfelu. No i plusy, na pewno open source, obsługa Shapeshift, duża ilość coinów i blockchainów, cyfrowy wyświetlacz, bardzo niska cena, chyba najtańsza na rynku. No i oczywiście to, co jest dla mnie przynajmniej bardzo ważne, staking i przechowywanie NFT również możliwe na tym portfelu. Minusy, nowy na rynku europejskim, a więc jeszcze nie cieszy się tak ogromnym zaufaniem, jak przykładowo na rynku amerykańskim, na którym jest już od 2017 roku. I to może być na pewno minus dla niektórych osób. No i takim minusem jest również brak aplikacji na telefon. Jeżeli chcielibyście wskazać jakieś plusy lub też minusy poszczególnych portfeli, śmiało róbcie to w komentarzach, a ja na pewno wezmę to pod uwagę przy okazji kolejnego takiego nagrania, w którym będę porównywał kolejne portfele, bo jak wiecie, każdy z nas ma swoje preferencje, swoje wymagania, na które zwraca uwagę, stąd też te plusy i minusy mogą się między nami różnić. I już na koniec, podsumowując, jak dobrze wiesz, handel kryptowalutami odbywa się głównie online, a więc narzędzia cyfrowe, których używasz, mogą określić Twój sukces czy też porażkę. Tak więc oprócz wybrania dobrej giełdy, najlepiej topowej, jak Binance czy też Bybit lub innej, którą za taką uważasz, najważniejsze jest znalezienie doskonałego, bezpiecznego portfela. Dajcie mi znać w komentarzach, który Waszym zdaniem portfel jest najlepszy, który ma najmniej wad, a najwięcej zalet, lub jeżeli masz jakiś portfel sprzętowy, który używa Ci się najlepiej. Jak widzicie, na wybór najlepszego dla nas portfela może mieć wpływ wiele czynników, natomiast to, na co zawsze warto zwrócić uwagę, jest to, o czym wspomniałem, czyli porównajcie sobie ceny, ilość coinów, blockchainów, które obsługuje dany portfel oraz na poziom jego bezpieczeństwa, no bo tutaj już kwestia indywidualna, jak podchodzimy do różnych spraw. No i oczywiście, podsumowując wszystkie za i przeciw, na koniec warto zawsze porównać sobie ceny poszczególnych portfeli, które w naszej opinii są najlepsze, no bo jeżeli nie różnią się od siebie za wiele, to w mojej ocenie po co przepłacać. Tak więc to tyle w tym nagraniu, mam nadzieję, że było interesujące i co najważniejsze, że ułatwi Wam wybór najlepszego dla Was portfela sprzętowego, na którym bezpiecznie będziecie przechowywać Wasze kryptowaluty. No a ja oczywiście widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej.